Halo, halo, no dzień dobry moi kochani, witam was serdecznie w kolejnym vlogu na moim kanale. Ja dzisiaj totalnie nie planowałem nic nagrywać, ale wstałem w takim super humorze. Mamy piękną pogodę, bezchmurne niebo, więc od razu chce się żyć, od razu chce się nagrywać. Ja zupełnie inaczej funkcjonuję, jak mamy piękną pogodę, jest ciepło. Ja jestem właśnie pod flamingiem, umówiłem się z moją przyjaciółką. Może jak mi się uda i Aneta wyrazi zgodę, to wam ją pokażę, to wam ją przedstawię. Aneta jest obecna w moim życiu od wielu, wielu lat. Kiedyś nawet było blisko tego, abyśmy wzięli ślub. Może opowiem wam kiedyś o tym coś więcej, może opowiem wam o tym dzisiaj, ale dziś poznacie moją niedoszłą żonę, także zapraszam was do oglądania tego filmu. Oczywiście wszystko traktujemy z przymrużeniem oka. Ja teraz wychodzę szybko z samochodu i lecę zająć stolik, także do zobaczenia za moment. I look into your eyes and see you fade away. But we're not the same. It's like we're on two sides of the Milky Way. Somehow we got used to the problems. Baby, we got used to falling. Idzie moja gwiazda spóźnialska, zobaczcie, 30 minut spóźnienia. Cześć. Hej. Cześć. Cześć. Dla mnie? Idę po dziecko. Dobrze. Proszę bardzo. Dziękuję. Zobaczcie, Anetka zamówiła jajka po królewsku. Ja oczywiście standardowo jajecznicę i czekamy na lampkę szampana. Musimy rozpocząć jakoś ten dzień. W takich pięknych okolicznościach nie ma innej opcji. Different paths laid out for you and me. Yes, so much. Mama. Truskaweczki. Czekaj, bo ty zaraz staniesz. Dziękujemy. O. Mama. Wody gazowanej? Tak. To masz tutaj. Bo ja nie chciałem. Dobrze, spokojnie. A zdrówko? No. Zdrówko, za spotkanie. Zdrówka. Super. Aneta, słuchaj, ja dzisiaj zrobiłem taki tytuł filmu, wymyśliłem, w sensie już ci wczoraj wspominałem, jak ty się zapatrujesz na to nasze małżeństwo niedoszłe? Nie wiem. Jesteśmy w miejscu, w którym mieliśmy wesele. To ty miałaś wesele. Ale ty też. No ja też razem prawie miałem. Razem tańczyliśmy na stołach. Tak, słuchajcie, co tutaj się działo, były połączone stoły i... Zmiana butów z obcesów na... sandałki od kelnerki. No tak, to po pierwsze, ty w ogóle przypomnij sobie, jak oddawałaś sukienkę do pralni ślubną, jak za głowę się te panie tam złapały. Pachniała trawą z bieli, zmieniła na zieleń. No, tak, miała być biała, a potem wyszła zielona, ale zobaczcie, jak tutaj mamy pięknie zielono. Nic też dziwnego, że no, ta sukienka wyglądała później tak, a nie inaczej. No ale nic, no, zostaliśmy prawie mężem i żoną, tak? Tak. Okrzyknięci parą młodą. Tak. Parą roku chyba i parą tak, życia. Tak. Nie, słuchajcie, trochę w tym prawdy jest, ale też my lubimy sobie z Anetą pokoloryzować i ubarwić tą historię, ale naprawdę bardzo,
bardzo fajnie. Mówiłem też w ogóle, że bardzo długo się znamy. No i początki były, jakie były. Muszę obserwować, czy nie dominuje innych dzieci, bo to też mam w naturze. No to bardzo dobrze. Nie akurat, dobrze. Nie, bardzo dobrze. Jak sobie radzi, wiesz, rozstawia dzieci po kątach, to tak jak my. Za młody. Boże, jak pani w przedszkolu też rozstawi po kątach. Słuchaj, no, ktoś musi. Będzie mówił tak, ja tylko periera, jaka ryba, tylko krewetki. I teraz co? Co się stało? Coś się stało? Tak. Ktoś cię denerwuje? Nie. A, to najważniejsze. Bo wujek by poszedł, porządek zrobił z tak. tymi dziećmi. No i ujada, i ujada. Tak. A może ty chcesz serek? Nie, to. Serek? Tak. A, dobrze, to też zaraz. A teraz serek, proszę. Tak. A to usiądź może? Nie. Nie? Na stojąco. Tak, więcej wejdzie. Pójdziemy później na spacer? I na lody? No. A jakie lubisz lody? Małe czy duże? Duże. No wiadomo. Niko, czy ty śpisz? Chyba ktoś tutaj udaje, co? Patrz, Aneta, on zasnął. I się uśmiecha przez sen. Chyba teraz coś, śnią tak. Śnią ci się lody. Śnią ci się lody? Tak. Oj, mówi przez sen, zobacz. Ciekawe, po kim to ma. No, super wyglądasz. A jakie pani jeszcze ma? A coś ze złotem jeszcze? Chyba nie. Nie, ze złotem nie. To nie. To bierzemy te? Nie. To chodź zapłacisz. To poproszę. A to są takie ciężkie. Oj, nie. Nie, tamte były ładne. Załóż je jeszcze raz. No, super. W tych ekstra. Nie ten pieniążek. W tych to za mało pieniążek. Pokaż się, Gulkawi. Pokaż się, no. Teraz na lody możemy iść, co? Właśnie motocykl w ogóle. Ja tak w sumie nie przedstawiłem cię. W skrócie wszystko powiedzieliśmy po swojemu. A może powiesz, jak w ogóle nasze przygody i Poznanie wyglądało, bo to też jest dosyć specyficzna historia. Poznaliśmy się u chyba no, twojej koleżanki z dzieciństwa. Tak. Prawda? No potem i twojej sąsiadki. Tak, mojej sąsiadki, dokładnie. I razem wyjechaliśmy na wspólne wakacje. Tak, pamiętne wakacje, które wspominamy za każdym razem, kiedy się widujemy, a widujemy się bardzo często. Ale to nie były tylko jedne wakacje na Helu. No nie, ale to były takie pamiętne, pierwsze nastoletnie, takie szalone, nie? Szalone i pociągiem. Tak. Pociągiem. I rzucaliśmy walizkami na peronie. Tak, słuchajcie, mieliśmy taki czas, wiecie, nastoletniego szaleństwa i buntu. No i wiecie, wyrwaliśmy się ze smyczy rodzicielskiej od rodziców, sami, w bardzo fajnym miejscu, w ulubionej naszej tawernie, gdzie było pyszne jedzenie. I pamiętam właśnie moment, kiedy dojechaliśmy na Hel już tacy zmęczeni i no nie mogliśmy się doczekać w ogóle tego momentu, kiedy tam będziemy. I pamiętam Anetę na peronie. Aneta mówi, Patryk, teraz wysiada moja walizka. Tak, i było, uwaga, rzucam Roxaną. No, był rzut Anety walizką. Później wyszliśmy. No i pierwszy sklep, taksówka. Zaopatrzenie, wiecie, tak. Prowiant nastoletni, największe butelki, jakie były. I kemping. Tak, i kemping. Bardzo fajnie, bardzo fajny czas. Super miejsce w ogóle. Planujemy co roku, żeby to powtórzyć. Byliśmy później jeszcze kilka razy, ale teraz już no, za takich bardziej dorosłych czasów jeszcze nam się nie udało tego powtórzyć. I bardzo żałujemy, co? Bardzo żałujemy, ale plany... Ale są plany, ale na te wakacje też już mamy taki zalążek wyjazdowy. Tak, pomyśleliśmy, żeby pod koniec sierpnia gdzieś razem wyjechać, wygrzać się jeszcze. Jakby na, tak, z Anety dzieckiem, jakby mało nam było słońca i wakacji, tak sobie zakończymy jeszcze ten sezon razem, żeby wiecie, no fajnie ten czas wakacyjny zakończyć, ale i też przypomnieć sobie nasze, no te pamiętne wakacje, więc będziemy planowali coś na przełomie sierpnia,
i września, tak? Tak, tak. Chyba już po zakończonych wakacjach, tak jak wszyscy pójdą do szkoły, tak. Będzie pusto i spokojnie, bez dzieci, tak. Tylko my. Tak, no i ten młody z tyłu. Tak, którego słychać tak. Namiętnie. Ja powiem ci, że pojechałabym na takie kraje, ale nie ma miejsc, nie ma miejsc. A, okay. Nie, nie, no co ty. Ty też byś pojechał? Chciałbyś pojechać na Hel? Nikodem już w ogóle jest przygotowany, kąpielówki dzisiaj kupione, okulary też. Jeszcze tylko, jakiś kapelusz. Tak, tylko my nic nie mamy, jak zwykle. No, trampki, jakieś kąpielówki też się znajdą. Tak, na takich wakacjach nic nie jest potrzebne, tylko dobre towarzystwo, tak. I ekstra nastrój. Dokładnie. My zawsze jak jedziemy, to obojętnie w czym, obojętnie gdzie, byle nie, razem i fajnie było. To jest najważniejsze. Wróciłabym. Nawet bym wzięła tą samą przyczepę. Ja tak samo. Dla wspomnień. Mycie się w zatoce z Dominikiem, pamiętasz? Do tego trzeba Dominika, tak, tak. I wasze odpływające takie, wiesz, palone, dryfujące szampony, myjki. To były czasy. Japonki ze skarpetkami. No, słuchaj, outfit. Ja w ogóle muszę... Dominik chyba ma te zdjęcie. Czy to ty miałaś? Ja mam to zdjęcie. Ty miałaś te zdjęcia. Boże, to coś cudownego. W piżamach, ręczniki przewieszone przez ramię, skarpety do... nie do sandałów, tylko... Japonek. Do japonek. I myliście sobie tak namiętnie plecy. O Jezu, Dominik to Anety brat, tak w ogóle. Tak, ma prawie 2 metry. Tak, ja chuchro, Dominik wielki chłop. Flippy flap. Nie no, fajnie. Trzeba to na pewno powtórzyć, ale mówię, mamy plan. Nie będzie to Hel, ale też może być nieźle. Ale przynajmniej będzie pewna pogoda. Tak, zdecydowanie. Więc kolejne filmy, kolejne vlogi wkrótce. Podbój świata. Tak. My i Buba. Kochani, ja już, jak pewnie zdążyliście zauważyć, jestem w domu, przebrałem się, stwierdziliśmy z Anetą, że idziemy dziś na miasto, idziemy tupnąć nóżką, także przebrałem się, zostawiłem w ogóle też samochód w centrum, bo Aneta piła prosecco bezalkoholowe, a ja niestety, albo istety, z alkoholem. Jak widać, humor mam fantastyczny i już nie mogę się doczekać dalszego ciągu tego cudownego dnia. Ja wam wszystkim bardzo dziękuję za oglądanie tego vloga. Zostawiajcie łapki w górę, zostawiajcie też subskrypcję, ponieważ zostało już tak niewiele, do 20 tysięcy, także życzę wam miłego weekendu, bawcie się dobrze, widzimy się w kolejnych filmach i zapraszam was na mój Instagram. Do zobaczenia, pa!